Hej, cześć. Nie wiem jak wy, ale my z Gianni bardzo lubimy spać. I właśnie dlatego wpadłem na pomysł, żeby przygotować nowy filmik dla Mestera o duńskich wyrażeniach związanych ze spaniem oraz czasownikiem etszołę, czyli właśnie spać. To pierwszym krokiem, żeby pójść spać, jest pójście do łóżka, czyli po duńsku Ogo i sen. Na przykład, jaska i sen czyli dzisiaj, foja czat. Idę dzisiaj wcześniej do łóżka, bo jestem zmęczony. Czasownik go możemy zamienić tutaj czasownikiem skel, tak jak też zrobiłem to w moim przykładzie. O, widzę, że Gianni się już niecierpliwi. Gianni zrobił sobie przerwę, ale my nie zwalniamy i pora na kolejne wyrażenia. Teraz przyszła pora na zasnąć, czyli po duńsku ofelejsün lub oszołyn. Na szołyn jednak uważamy, bo oszołyn może oznaczać również zasnąć w znaczeniu odejść z tego świata, umrzeć. Natomiast jeżeli mamy problemy z zaśnięciem, to możemy wziąć coś na sen, czyli po duńsku nul oszołpo. I teraz przykładowe zdanie. Hvis du har problemer med at falde i søvn, kan du altid tage noget at sove på. Właśnie to, co powiedziałem wcześniej, czyli jeżeli masz problemy z zaśnięciem, to zawsze możesz wziąć coś na sen. Na początku filmiku powiedziałem też, że razem z Gianim lubimy spać długo. Spać długo to po duńsku osołylenie. Jednak musimy uważać, żeby nie spać folenie, bo to będzie oznaczało, że zaspaliśmy. Osołylenie lub osołyołasaj oznacza właśnie zaspać. Czasami zdarza się tak, że śpimy poza domem. Nocować to po duńsku ołanere, ale możemy też po prostu powiedzieć, że śpimy u kogoś. Na przykład jaska soły hospita efter festen. Będę spał u Petera po imprezie. Kolejne wyrażenie przydatne może okazać się dla osób, które mają małe dzieci. Ponieważ mowa tutaj o czasowniku oszołejgenem, czyli przespać całą noc i używamy tego właśnie najczęściej w kontekście małych dzieci. I tutaj przykładowe zdanie. War fast after it held all at his barn oszołejgenem. Dopiero po pół roku jej dziecko przespało całą noc. Kolejne wyrażenie dla osób, które bywają nieuważne. Oszołejcin, czyli dosłownie spać na lekcji, używane jest po duńsku w kontekście, kiedy ktoś nie uważa, nie słucha, co się do niego mówi. Na przykład Sodengodnym oszołejcin. Tak bywa, kiedy się nie uważa. Czasami potrzebujemy też chwili, żeby się nad czymś zastanowić. Po polsku mówimy, muszę się z tym przespać. Po duńsku istnieje bardzo podobne wyrażenie. Oszołpor. Na przykład jaska soły pory faja czajn beslutnim. Muszę się z tym przespać, zanim podejmę decyzję. Spać możemy też na różne sposoby. Na przykład osołę czuć. Spać ciężko, czyli w znaczeniu głęboko. Osoły lec. Spać lekko. Lub osoły rolić, czyli spać spokojnie. Mamy też różnego rodzaju porównania. Po duńsku mówimy spać jak kamień. Po duńsku możemy tak samo. Osoły somin stein. Możemy też powiedzieć, że jak ktoś śpi somin engel, czyli jak aniołek. Oznacza to, że śpi spokojnie i słodko. Czasami po imprezie lub po ciężkim tygodniu pracy potrzebujemy też odespać, czyli po duńsku osoł ul. Na przykład der Schund osoł ul efter ein hohe ul. Zdrowo jest odespać po ciężkim tygodniu. Do naszego ostatniego wyrażenia zaprosiłem Gianniego, bo on jest prawdziwym mistrzem i znawcą tego tematu, a mowa tutaj o drzemkach. Drzemka to po duńsku in skrabo, in luo lub zabawnie in mofo, tak jak dziadek od strony mamy. Uciąć sobie drzemkę to po duńsku ocein luo lub jedno z dwóch pozostałych słówek. I teraz przykładowe zdanie. Gianni elska oceluła mit om dein. Gianni uwielbia, kocha ucinać sobie drzemki w środku dnia. Prawda? I to by były już wszystkie wyrażenia na temat spania, snu i czasownika trwałe.
Mam nadzieję, że poznaliście jakieś nowe. Dajcie znać, czy czegoś Wam nie zabrakło. Jeżeli Wam się podobało, to będziemy wdzięczni za łapki w górę, za subskrypcję i do zobaczenia. Magnum Sack for a day, a we see's. Hi, hi!